Środa, 21 lutego, Krzysztof Stawiarski, zapraszam na Telefakty. Czy w Ostrowcu Świętokrzyskim powstanie Miejski Ośrodek Rehabilitacji i Psychoterapii? Na sesjach Rady Miasta zostajemy uraczeni wyliczanką, jakie to są koszta, ile by należało ze strony gminy przeznaczyć pieniędzy na dofinansowania. Rolnicy nie ustają w protestach. Co chcemy od władz centralnych? Przede wszystkim zrozumienia i rozmów. Nadszedł czas na rozliczenia. Zeznania podatkowe jak najbardziej możemy rozliczyć tak jak w latach ubiegłych, w sposób elektroniczny, który jest najbardziej preferowany, korzystając z usługi Twój e-PIT. 24 lutego 2022 roku wybuchła wojna na Ukrainie. Chyba nikt wówczas nie zakładał, że potrwa ona tak długo. Na pomoc Ukraińcom bardzo szybko ruszyło polskie społeczeństwo, organizując akcje wspierające. Powstały specjalne punkty pomocy humanitarnej. Po blisko 2 latach od wybuchu wojny ostatni z takich punktów ma zostać zamknięty. Za kilka dni minie 2 lata od inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Jak podaje Straż Graniczna, od 24 lutego 2022 roku granicę polsko-ukraińską przekroczyło ponad 18 800 000 osób z Ukrainy. To głównie kobiety i dzieci. Polska jako jedno z pierwszych państw europejskich pospieszyło z pomocą Ukraińcom. Dziś ten entuzjazm opadł. Przede wszystkim spada życzliwość, spada zrozumienie tej sytuacji. O wojnie, jak ja szukam informacji, głównie oczywiście poprzez internet, na poważnych portalach, o tym, co się dzieje na Ukrainie, ja praktycznie ich nie znajduję, tych informacji. O tym się już nie mówi. No sobie jest ta wojenka, no trochę trupów, trochę rannych, ale to nie jest tak, ta wojna trwa. W domach prowadzonych przez wspólnotę Chleb Życia schronienie znalazło wielu uchodźców. Mam człowieka, samotnego ojca, którego dzieci malutkie, 2 lata temu miały 1,5 roku i 2,5. Przesiedziały parę tygodni w piwnicy. Dzieci, które udało się jakby uratować przed wywózką do Rosji. Bez pomocy organizacji pozarządowych, zaangażowania wolontariuszy, pomoc uchodźcom byłaby trudniejsza. Niestety, za kilka dni ma zostać zamknięty ostatni działający całodobowo punkt recepcyjny dla uchodźców z Ukrainy na dworcu Warszawa Wschodnia, prowadzony przez norweską organizację pozarządową. Współpracujemy z tym punktem. Mamy dom w Warszawie dla ludzi chorych, niepełnosprawnych i tam nocują często te osoby, które bardzo często leżące na wózkach, po straszliwych ranach, po traumach, wymagające całodobowej opieki i później działacze z Dworca Wschodniego przerzucają ich do krajów Europy Zachodniej. No ale gdzieś ci ludzie muszą znaleźć ten przystanek. Dla mnie to jest po prostu nie do pomyślenia. Ostatni punkt, który ratował ludzi, ratował tych ludzi, którzy nie tylko nie mają dachu nad głową, ale wymagają opieki. Dzięki wolontariuszom i organizacjom pozarządowym tylko w 2023 roku przez punkt Warszawa Wschodnia przewinęło się ponad 100 tysięcy osób. Powracamy do tematu protestów rolników, którzy kolejny raz wyszli na ulicę. Wczoraj blokowali drogę z Waśniowa do Nowej Słupi. Rolnicy z Waśniowa wzięli udział w proteście rolników, który był organizowany we wtorek 20 lutego. Zablokowane zostały drogi numer 751 i 756 na granicy powiatów ostrowieckiego i kieleckiego. Rolnicy ponownie wyjechali na drogi, by zaprotestować przeciwko polityce rolnej Unii Europejskiej. W gminie typowo rolniczej, taka jak gmina Waśniów, to rolnictwo będzie bardzo słabe, to i również gmina będzie słaba. My również, mieszkający tutaj, którzy główne dochody czerpiemy właśnie z pracy w rolnictwie, będziemy pozbawieni zupełnie egzystencji, a widzimy, co się wkoło tego wszystkiego dzieje. Rolnicy protestują przeciwko napływowi zboża, kukurydzy i innych towarów z Ukrainy oraz polityce Zielonego Ładu. Głównym naszym postulatem jest wycofanie się Komisji Europejskiej z programu Zielony Ład, który to program w większości
przerzuca odpowiedzialność za zmiany klimatyczne na rolnictwo, a my nie jesteśmy w stanie temu wszystkiemu podołać i uważamy, że też inne gałęzie gospodarki powinny się przyłączyć do ograniczenia emisji dwutlenku węgla i dbania o nasze naturalne środowisko. Protesty mają uświadomić wszystkim, jak naprawdę żyje się polskim rolnikom. Chcieliśmy przede wszystkim pokazać ludziom, że w rolnictwie jest bardzo źle, że zostaliśmy przyparci już do muru i nasza opłacalność jest w coraz to gorszym stopniu. Ilu nas jest? Bardzo dużo nas jest, jak sami widzieliście. Podejrzewam, że koło 200 ciągników może być. Co chcemy od władz centralnych? Przede wszystkim zrozumienia i rozmów, które do tej pory nic nie przynoszą. Protesty rolników spotykają się ze zrozumieniem. No bo jak, krzywdzone za 50 zł metr pszenicy? Otwierając granicę Polski z Ukrainą jest napływ, niekontrolowany napływ żywności z zachodniej granicy, która nie spełnia norm. Ceny polskich produktów są zaniżane, przez to polski rolnik cały czas balansuje na granicy opłacalności. Polscy rolnicy o swoich postulatach rozmawiali w ubiegłym tygodniu z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Czesławem Siekierskim. W wielu aspektach minister przyznał im rację, ale jednocześnie zaznaczył, że zamknięcie całego Zielonego Ładu nie będzie możliwe. Minister równocześnie poinformował, że strona polska negocjuje dwustronne porozumienie z Kijowem, by ustalić zasady, które określałyby wielkości kontyngentów poszczególnych towarów, jakie mogą wpłynąć z Ukrainy na polski rynek, by nie naruszyć jego stabilności. Ostrowieccy radni miejscy z klubu Prawa i Sprawiedliwości złożyli projekt uchwały o utworzeniu ośrodka rehabilitacji i psychoterapii, o czym poinformowali na specjalnie zwołanej konferencji prasowej. Czy w Ostrowcu Świętokrzyskim potrzebny jest ośrodek rehabilitacji i psychoterapii? Zdaniem radnych miejskich z klubu Prawa i Sprawiedliwości tak. W tej sprawie przygotowali projekt uchwały. Ufamy, że będzie możliwość, aby taki zakład powstał, bo jest duże społeczne zapotrzebowanie na placówkę tego typu. Argumentując swoje stanowisko, radni przywołali dane z Narodowego Funduszu Zdrowia na temat dostępności mieszkańców Ostrowca do usług medycznych, w szczególności w zakresie fizjoterapii. Na świadczenia z zakresu fizjoterapii na chwilę obecną oczekuje 3180 osób. W innych miastach co powoduje, że okres oczekiwania to jest sierpień lub listopad, sierpień 26 roku lub listopad 28 roku. Nowy podmiot leczniczy w opinii wnioskodawców ma wypełnić lukę w świadczeniu usług w zakresie pomocy psychicznej i psychologicznej dla dzieci i młodzieży. Dostanie się do specjalisty psychiatry dziecięcego jest problemem nie tylko Ostrowca, to fakt. Kiedy wielokrotnie zwracamy się z tym problemem na sesjach Rady Miasta, zostajemy uraczeni wyliczanką, jakie to są koszta, ile by należało ze strony gminy przeznaczyć pieniędzy na dofinansowanie, a to są bardzo duże pieniądze, zaś indywidualnie nie ma chętnych, którzy takie by koszty chcieli ponieść. Nie do końca zgadzamy się z tą opinią, ponieważ są osoby zainteresowane działalnością w tym kierunku, no ale brakuje lokalu publicznego, gdzie mogliby pracować i sprawować terapię nad osobami, które jej naprawdę potrzebują. Radni i działacze PiS powołują się również na zapisy ustawy o samorządzie gminnym, z których wynika, że ochrona zdrowia należy do zadań własnych gminy. Szlachetna inicjatywa, która miejmy nadzieję będzie skutkowała powstaniem nowego podmiotu leczniczego na terenie naszej gminy. Podmiotu, który niewątpliwie wypełni lukę w świadczeniach leczniczych. Projekt uchwały w sprawie utworzenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim pod nazwą Miejski Ośrodek Rehabilitacji i Psychoterapii wraz z uzasadnieniem trafił do Biura Rady Miasta Ostrowca. Na dzień dzisiejszy termin najbliższej sesji jeszcze nie został wyznaczony. Od 15 lutego możemy rozliczyć się z fiskusem. Oczywiście preferowana forma to e-PIT. Od 15 lutego możemy rozliczać się z fiskusem. Do Ostrowieckiego Urzędu Skarbowego już blisko 4000 podatników złożyło zeznania podatkowe za 2023 rok. Już, rozliczona. Ja się rozliczam e-PIT-em, więc tylko papierkowo wdrukuję i przynoszę, żeby już nie wysyłać.
Wysłanie PIT-u za pomocą usługi e-PIT to coraz popularniejsza usługa i ma wiele zalet. Mamy szybszy, przede wszystkim szybszy zwrot nadpłaty, tak? Jeżeli ta nadpłata wynika ze złożonego zeznania. Jest ona możliwa w ciągu 45 dni, a nie jak w przypadku formy papierowej 3 miesięcy. Mimo to wiele osób nadal preferuje tradycyjną formę złożenia swojego rozliczenia rocznego. Ja wolę tak, bo nie jestem taka bardzo obeznana jeszcze, żebym mogła elektronicznie. Wiem, że to szybciej, ale jestem tak przyzwyczajona. Niezależnie od tego, w jaki sposób złożymy zeznanie podatkowe, powinno być to zrobione w terminie do 30 kwietnia. W tym roku poza PIT-em 37 w rocznym rozliczeniu są nowości. Od tego roku dodatkowo zostały udostępnione zeznania PIT 36, PIT 36L i PIT 28, w których przedsiębiorcy mogą wykazać swoje przychody uzyskiwane z działalności gospodarczej. Podatnicy rozliczający się z fiskusem nadal mogą korzystać z ulg, a najpopularniejsza to nadal ulga na dziecko. W zeznaniu rocznym można odliczyć od podatku 1112 zł i 4 grosze na jedno dziecko. Podnoszenie kompetencji zawodowych cieszy się przy obecnym rynku pracy dużym zainteresowaniem. I tu dobra informacja, od jutra można pobierać wnioski z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim w marcu ruszy nabór wniosków do Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Jest to dofinansowanie kształcenia pracowników i pracodawców. Tą propozycję kieruję przede wszystkim do pracodawców, którzy chcieliby utrzymać miejsca pracy na dłuższy okres, szkoląc lub szukając szkoleń dla swoich pracowników, którzy by chcieli podnieść swoje kwalifikacje, a tym samym być dostosowanym do potrzeb danego pracodawcy. Od czwartku, 22 lutego, będzie można pobrać wniosek i sprawdzić obowiązujące kryterium. Sam nabór wniosków będzie od 6 do 8 marca. Tym samym dajemy czas pracodawcom na to, żeby mogli spokojnie zastanowić się nad potrzebami szkoleniowymi w swoich własnych firmach, jak również znalezienia odpowiedniej instytucji certyfikującej, która by mogła takie szkolenie przeprowadzić. Chcę powiedzieć, że na naszej stronie również będą znajdowały się wszystkie priorytety, które są istotne przy składaniu tych wniosków. Tutaj przede wszystkim zwracam uwagę, że jednym z takich priorytetów, tak szeroko dostępnym, jest przede wszystkim wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia. O środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Powiatowy Urząd Pracy informuje również osoby bezrobotne, iż wszystkie zeznania podatkowe za 2023 rok zostały wysłane. Wszystkie PIT-y, czyli informacje dotyczące otrzymanych dochodów, dokładnie PIT 11, został wysłany. Chodzi przede wszystkim o osoby bezrobotne, które miały stypendium lub zasiłek dla osób bezrobotnych za rok 2023. Tym samym Poczta Polska dostarczyła do Państwa domów takie PIT-y. Jeżeli osoba nie otrzymała takiego PIT-u lub ma trudności ze znalezieniem odbioru w skrzynce pocztowej, to bardzo serdecznie zapraszamy tutaj do Powiatowego Urzędu Pracy. Będziemy drukować duplikaty. Ostatecznym terminem na złożenie wszystkich deklaracji PIT za 2023 rok jest 30 kwietnia 2024 roku. Na zakończenie dzisiejszych Telefaktów mamy dla Państwa zaproszenie do Galerii Fotografii, gdzie od piątku można oglądać nową wystawę. Mirosław Iskra w swoich pracach ukrył Iskrę Nadziei. Wystawę Ukryte Iskra Nadziei, która wypełnia wnętrze Galerii Fotografii Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim, tworzy 30 prac. Odnoszą się one do ważnych tematów dla współczesnego świata – wojny, środowiska naturalnego czy miłości. Autor ekspozycji Mirosław Iskra fotografię łączy w nich z grafiką i malarstwem. Mirosław Iskra, można powiedzieć, taki trochę człowiek orkiestra, bo właśnie zajmuje się różnymi dziedzinami, nie samą fotografią, ale także i maluje, i przerabia, i łączy, i obrabia to w Photoshopie lub w jakichś innych programach graficznych. On te obrazy tworzy głównie ze swoich zdjęć, ale także zdjęć zapożyczonych, gdzieś stokowych, tak jak na przykład nie mógł sfotografować nosorożca, który gdzieś tam jest, no, musiał go użyć gdzieś tam z grafiki stokowej ściągniętej z internetu, tak aby stworzyć dzieło, które miał w swojej głowie.
Choć na pierwszy rzut oka może się wydawać, że prace Mirosława Iskry są mroczne, ponure, przygnębiające, to po bliższym przyjrzeniu się można w nich dostrzec tytułową iskrę nadziei. Jest tutaj na tej wystawie kilka zdjęć, znaczy prac, które są dosyć znane, tak jak te zegary tam na przeciwległej ścianie, w której stoimy, no to one były na okładce New York Timesa. Tutaj jest taki smog w kształcie czaszki, bądź góra w kształcie słonia. No te prace, one były, ja je znałem z internetu, nawet nie wiedziałem, że to są tego autora od dawna. One po internecie krężyły, prawdopodobnie udostępniane na całym świecie. Wystawę Ukryte Iskra Nadziei w Ostrowieckiej Galerii Fotografii można oglądać do połowy marca. W dzisiejszym serwisie informacyjnym to już wszystko, ale zostańcie Państwo z nami, bo po regionalnej prognozie pogody w studiu pojawią się moi goście i jak zwykle w środę będzie o sporcie, tym razem z Grzegorzem Bażantem i Anną Trojanowską. Witajcie w Centrum Tradycji Hutnictwa. Tu historia staje się przygodą. Śledźcie ewolucję stalownictwa i technologii, która kształtowała przyszłość. Przyjrzyjcie się pierwszym wielkim piecom i postaciom, które zmieniały historię. Zapraszamy do Centrum Tradycji Hutnictwa w Ostrowcu Świętokrzyskim. Smacznej pogody życzy sponsor Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim. Prognoza pogody dla Ostrowca i regionu świętokrzyskiego. W nocy 4 stopnie Celsjusza, wiatr 16 km na godzinę, ciśnienie 1014 hektopaskali, biometr korzystny. Jutro 9 stopni Celsjusza, wiatr 22 km na godzinę, ciśnienie 1008 hektopaskali, biometr korzystny. Smacznej pogody życzył sponsor Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim.